Szanowni Państwo, serdecznie witam na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku na naszych spotkaniach z cyklu Chemia na Sygnale. Ten cykl został przygotowany w ramach spotkań z nauką, które trwają od 15 do 16 marca 2024 roku na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. Matura maj 2023. Zadanie 12. W celu określenia zawartości węglanu wapnia w mieszaninie dwóch soli, zawierającej również węglan magnezu, próbkę tej mieszaniny o masie 2,84 g roztworzono w kwasie. Podczas analizy przebiegły następujące reakcje chemiczne. W wyniku zachodzących reakcji otrzymano 672 cm sześcienne tlenku węgla 4 w przeliczeniu na warunki normalne. Oblicz wyrażoną w procentach masowych zawartość CaCO3 w badanej próbce mieszaniny. Treści zadania wiadomo, że masa CaCO3 plus masa MgCO3 wynosi 2,84 g, a objętość CO2 wydzielona z CaCO3 plus objętość CO2 wydzielona z MgCO3 wynosi 0,672 dm². Jeżeli masę CaCO3 oznaczymy jako x g, to masa MgCO3 będzie wynosiła 2,84 - x g, natomiast jeżeli objętość CO2 wydzieloną z CaCO3 oznaczymy jako y dm², to objętość CO2 wydzielona z MgCO3 będzie wynosiła 0,672 - y dm². Na podstawie pierwszego równania możemy ułożyć następującą proporcję. Jeżeli przereaguje x g CaCO3, to wydzieli się y dm² CO2, a ze stechiometrii reakcji wiemy, że jeżeli przereaguje 100 g CaCO3, to wydzieli się 22,4 dm³ CO2. W przypadku drugiego równania postępujemy analogicznie. Jeżeli przereaguje 2,84 - x g MgCO3, to wydzieli się 0,672 - y dm² CO2, a ze stechiometrii reakcji wiemy, że jeżeli przereagują 84 g MgCO3, to wydzieli się 22,4 dm³ CO2. Z proporcji otrzymujemy następujące równania. Z proporcji pierwszej 100y równa się 22,4x. Z proporcji drugiej 22,4 razy 2,84 - x równa się 84 razy 0,672 - y. Z pierwszego równania wyznaczamy y i podstawiamy w drugim równaniu. Otrzymane równanie rozwiązujemy wyznaczając x. Z obliczeń x równa się 2 g. Aby otrzymać zawartość procentową węglanu wapnia, obliczoną wartość x dzielimy przez masę próbki i mnożymy razy 100%. Zawartość procentowa CaCO3 wynosi 70,42%. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do odwiedzania strony internetowej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydziału Chemii.